Dzisiaj znowu zawoi syreny, spotykamy się ponownie na skrzyżowaniu w okolicy Lubradzu. No tak, dokładnie. W dniu dzisiejszym doszło do zdarzenia drogowego. Wypadkowi uległy dwa samochody osobowe. Przyczyny tego zdarzenia ustala w tej chwili policja. Z tego co wiem, na miejsce jedzie specjalna grupa operacyjna, żeby do końca stwierdzić, jakie były okoliczności tego wypadku. W wypadku udział brały dwie osoby. Są to kierowcy samochodów. Jest pani, która odjechała w tej chwili karetką pogotowia na badania do szpitala w Jaworze. Nasze działania straży polegały na odłączeniu akumulatorów w pojazdach oraz na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Udział brały nasze dwa zastępy z JRG Jawor oraz zastęp z OSP Marcinowice. Podczas dzisiejszego zdarzenia funkcjonariusze podejrzewali, że sprawca jest pod wpływem alkoholu. Co wykazały przyrządy? Badanie policjantów przeprowadzone zaraz po zdarzeniu wykazało, że kierujący samochodem Opel Zafira jest w stanie nietrzeźwości. Miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Czy znamy już przyczyny tego zdarzenia? Tak, przyczyna też już została określona. Kierujący tym samochodem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącej kierującej w wieku 35 lat samochodem Suzuki. W wyniku tego doszło do zderzenia. Kierująca odniosła obrażenia. Została zabrana przez pogotowie do szpitala w celu wykonania diagnostyki.